Fakty, które ja później kontaktując się, sprawdzałem, ile w tym jest prawdy. I potwierdzasz. Bardzo dużo jest prawdy. Mhm. No i te technologie są na przykład wielkości papierosów, skrzyneczka powoduje to, że ty nie możesz widzieć UFO-la. No. On będzie stał obok. Wojsko posiada, z tego co ja wiem, to są cztery technologie, które pozwalają ukryć człowieka, jakieś instalacje, statki. Jest w tym wykorzystany tak zwany proszek złoty. To jest jedna z technologii, co wiem. Później druga technologia, że nie zobaczysz stojącego przed sobą, jest wykorzystanie kamer w jakiś sposób. O następnej technologii, to jest typowo to, co zrobiono ze statkiem i projektem Filadelfia, że zniknął. I jest jeszcze taka technologia, która wykorzystuje pole witonowe, ale oczywiście nasza nauka nie wie, co to jest. I nie mówi się o tym po prostu. Nasz wzrok nie przenika pewnych jakby częstotliwości. Jeżeli i tak się też UFO ukrywa, między innymi te bazy są zabezpieczane jakby ścianami dźwięku. Bariery pewnie. Bariery takie, że nie jesteś w stanie zobaczyć, że tam coś z tyłu jest, ani mało tego, fizycznie nie możesz to przejść.